Dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym filmiku. Jak widzicie po tytule, dzisiaj porozmawiamy sobie już o takiej, powiedziałabym, wiosennej pielęgnacji. Ale zanim do tego przejdę, to chciałabym wam przypomnieć moje słowa z ostatniego filmiku na temat badania skóry, a mianowicie to, że jeżeli widzicie w tej chwili, że wasza skóra jest w dobrym stanie, tak naprawdę niczego jej nie potrzeba. Jest nawilżona, nie jest napięta, nie jest ściągnięta, ma ładny koloryt, ma ładny blask, to tak naprawdę nie musicie nic zmieniać ze względu na sezon. Być może ewentualnie tylko przejść na lżejsze konsystencje, ale jedna ważna sprawa, którą musicie zrobić, to na pewno zmiana filtra, czyli przejście z niskiego na wyższy, z 30 na 50. Dlaczego? Dlatego, że zaczynamy już wchodzić w okres wysokiego promieniowania i musimy też wzmocnić ochronę naszej skóry. Natomiast jeżeli widzicie, że wasza skóra po zimie jest przesuszona, napięta, łuszcząca się, jeżeli widzicie, że jest taka poszarzała, brakuje jej blasku i chcecie tego odświeżenia, tego oczyszczenia dodatkowego, być może złuszczenia, blasku, takiego ładnego, rozpromienionego koloru, wyrównania tego kolorytu, to ten film będzie właśnie dla was. No dobrze, od czego zaczynamy? Tak naprawdę od tego, żeby tę naszą skórę odświeżyć, trzeba ją też regularnie złuszczać. Dzięki temu pozbędziemy się właśnie takiego ziemistego koloru, odświeżymy ten koloryt na naszej skórze, ale ona też nabierze blasku. Co w takim razie zrobić? Jeśli w waszej pielęgnacji do tej pory stosowałyście retinol, no to zaczynamy już myśleć o tym, żeby go pomału, pomału odstawiać. I wtedy możemy przejść na preparaty złuszczające, na przykład peelingi enzymatyczne, peelingi kwasowe albo domową kawitację. Lub też zabiegi w salonach, które też odświeżą waszą skórę, będą to zabiegi złuszczające, jak na przykład oksybrazja, mikrodermabrazja diamentowa, korundowa. Jeszcze jest ten dobry moment, kiedy możemy tę skórę w ten sposób właśnie odświeżyć. Jeśli chcecie zadziałać w domu, no to tak jak wspomniałam, przechodzimy na peelingi kwasowe, peelingi enzymatyczne lub właśnie domową kawitację. Ja osobiście polecę wam dwa takie produkty, które u mnie w ostatnim czasie bardzo dobrze się sprawdzają. Jeden z nich jest to peeling kwasowy Rewitalizacja od Dr. Skin Clinic, który już mi się praktycznie kończy, ale słuchajcie, mam już zapas. Jest to peeling właśnie w takiej postaci wodnej, jak serum, który zawiera 5% kwas migdałowy i 10% mieszankę polihydroksykwasów. Kiedy pokazałam wam pierwszy raz ten właśnie peeling, dostałam pytanie, czy to jest taki preparat, który możemy używać przez cały rok. Tak, przede wszystkim dlatego, że kwasy, które się tutaj w nim znajdują, są to kwasy, które nie będą powodowały takiego procesu fotouczulenia, nie będą wchodziły w jakieś właśnie takie dziwne reakcje, które możecie sobie wyobrazić, bo mamy wysokie promieniowanie, bo mamy słońce i tak dalej. Kwas migdałowy czy polihydroksykwasy są to takie kwasy, które można powiedzieć, że w pewnym sensie są bezpieczne do stosowania w okresie wiosenno-letnim. My na razie mówimy o okresie wiosennym tak naprawdę, więc jeszcze jest taki moment, że możecie tego typu preparaty użyć i właśnie na przykład taki peeling kwasowy z kwasem migdałowym czy z polihydroksykwasami stosujemy dwa razy w tygodniu, wieczorową porą, nakładamy, masujemy, zostawiamy na 30 minut, 20-30 minut i zmywamy. I potem warto nałożyć jakąś fajną maseczkę. Taki peeling ładnie odświeży koloryt waszej skóry, delikatnie będzie ją złuszczał, będzie to takie, powiedziałabym, mikrozłuszczanie, nie będzie żadnego podrażnienia, bo mamy tutaj właśnie polihydroksykwasy. Bardzo fajny preparat. Jeśli natomiast boicie się używać tego typu kosmetyki z kwasami, takie peelingi, to ja na przykład polecam wam coś, co prawda droższego, ale to też jest bardzo fajny kosmetyk, który będzie działał złuszczająco, ale z drugiej strony rozświetlająco i też nawilżająco. I jest to maska marki Oskia, ja już też ją wam pokazywałam na moim kanale, to jest kolejne opakowanie, które tutaj mam. Co prawda ta wersja mini, bo jest też dostępna większa wersja, ale to też jest bardzo fajny produkt, bo to jest taka maseczka
postaci takiej, powiedziałabym, dosyć tłustej, kremowej, z bardzo fajnym składem, dużo substancji naturalnych. Nakładamy ją na naszą skórę, warto jeszcze tę skórę troszeczkę pomasować. Zostawiamy na jakieś 15-20 minut i następnie ją zmywamy. I ona też będzie powodowała to, że ta skóra będzie rozświetlona, rozjaśniona, gładsza, będzie to delikatne mikrozłuszczanie, którego Wy nie będziecie widzieć. Także tutaj w przypadku właśnie takiego zadziałania po zimie warto postawić po tego typu preparaty. Ja oczywiście polecam Wam również peelingi enzymatyczne. Ostatnio opowiadałam w top 5 o bardzo fajnych peelingach, między innymi również o Dr. Skin Clinic, o peelingu enzymatycznym, który również możecie stosować tak naprawdę przez cały rok bez względu na porę. Więc tak naprawdę przed tą wiosną, w tej takiej pierwszej wiosennej fazie, jeśli chodzi o naszą pielęgnację, żeby tę skórę odświeżyć po zimie, to warto postawić właśnie na takie oczyszczanie, peelingi enzymatyczne, peelingi kwasowe oraz właśnie domowa kawitacja, która też fantastycznie w tym się sprawdza. No i co? I po takich oczywiście zabiegach złuszczających, po kwasach, po peelingach warto nałożyć maseczkę. Jaką maseczkę? Postawcie na preparaty silnie nawilżające, maski odbudowujące, regenerujące, naprawcze oraz preparaty witaminowe, takie, które mają ceramidy, oligosacharydy, różnego rodzaju peptydy, które też będą działały fajnie ujędrniająco, przeciwzmarszczkowo. Postawcie na preparaty z kwasem hialuronowym, z różnego rodzaju olejkami, które sprawdzają się w przypadku skór suchych, z olejkami, które też zawierają dużo lipidów, jeśli działacie na odbudowę bariery hydrolipidowe. To są też bardzo fajne takie kosmetyki, które warto wprowadzić właśnie na początku wiosny, w tej wiosennej pielęgnacji, żeby odświeżyć, zregenerować i nadać naszej skórze pięknego blasku. Jeśli chodzi o preparaty właśnie takie, które ja mogę Wam dzisiaj zaproponować, to polecam między innymi kurację Anti-Dry z Bandi. Jest to kuracja naprawcza, w której składzie znajdziecie bardzo fajne substancje, które rzeczywiście będą odbudowywały barierę hydrolipidową, wzmacniały to nawilżenie naszej skóry. Niektóre z nich, z tych substancji, będą też działały okluzyjnie, więc będzie tutaj wspomaganie tego nawilżenia w naszej skórze. To jest taka kuracja, którą ja polecam Wam właśnie szczególnie po wykonaniu peelingów, wieczornej pielęgnacji, nawet powiedziałabym jako maska taka całonocna, taki preparat całonocny. Innym kosmetykiem, który również chciałabym Wam polecić, co prawda jest on też drogi, ale z tej półki profesjonalnej, jest marka Dermalogica, którą, jak wiecie, ja też bardzo, bardzo lubię i tutaj na moim kanale też często Wam ją pokazuję. I to jest jeden z moich ukochanych, ulubionych produktów, jeśli chodzi o markę Dermalogica, czyli ta seria Age Smart, a dokładnie multivitaminowa maska. Ona nie pachnie jakoś za specjalnie, ma taki żółty kolor, który podczas, kiedy ona, ta maska leży, kiedy mamy ją na naszej skórze i ona sobie działa, to ten kolor też się utlenia i ta maska robi się nieco ciemniejsza, taka, powiedziałabym, nawet pomarańczowa, ale mamy tutaj świetny skład, naprawdę mamy tutaj fantastyczne substancje, które również będą działały naprawczo, regenerująco, nawilżająco, te witaminy, substancje, które będą wzmacniały cement komórkowy, które będą odbudowywały barierę hydrolipidową na Waszej skórze. To jest taki produkt, który, no tak jak powiedziałam, kosztuje dużo, ale jest świetną inwestycją. I ostatnio, muszę Wam powiedzieć, miałam możliwość uczestniczenia w konferencji marki Pur Les, gdzie zostały zaprezentowane nowe kosmetyki z linii zawierającej czynniki wzrostu. I to też jest taka fajna linia, która będzie działała naprawczo, regenerująco na naszą skórę, zwłaszcza, słuchajcie, jeśli teraz podejmujecie różnego rodzaju zabiegi, które właśnie odświeżą Waszą skórę po zimie, które nadadzą ładny koloryt, które ją wzmocnią, które ją też fajnie będą napinały, jak na przykład takie zabiegi jak dermapen, wszelkiego rodzaju mezoterapie, igłowe, mikroigłowe, bezigłowe,
zabiegi odświeżające skórę, na przykład z różnego rodzaju mieszankami peelingów, kwasów, to takie preparaty właśnie z czynnikami wzrostu są naprawdę bardzo ciekawe w pielęgnacji, warto je wtedy wprowadzić, ale myślę, że tutaj opowiem o tym jeszcze w jakimś oddzielnym filmie. Co prawda nie ukrywam, że zaintrygowały mnie te kosmetyki i myślę, że one też będą bardzo fajnym takim rozwiązaniem do wprowadzenia w wiosennej pielęgnacji, na początku właśnie pielęgnacji wiosennej. Tutaj na chwilę zatrzymam się i chciałabym Wam powiedzieć, że w opisie do dzisiejszego filmu zostawię Wam linki do produktów, które moim zdaniem właśnie fajnie sprawdzą się na początku tej wiosennej pielęgnacji. Takie, które zadziałają rozświetlająco, rozjaśniająco, lekko złuszczająco, czyli będą tutaj preparaty, peelingi różnego rodzaju, maski różnego rodzaju, które Wam polecam i też preparaty w postaci seru. Powiem Wam tak, gdybym ja dzisiaj miała coś zmienić w mojej pielęgnacji z zimowej na wiosenną, to na pewno postawiłabym na serum, ale nie takie zwykłe serum, na witaminę C. Ja uwielbiam witaminę C w pielęgnacji, uważam, że jest ona niezastąpiona. Jest to taka substancja, którą możemy stosować bez względu na nasz wiek, tak naprawdę też bez względu na nasz typ skóry. Ona sprawdza się praktycznie przy każdym typie skóry. Trzeba tylko wybrać dla siebie odpowiednią witaminę C w odpowiedniej formie, a jak wiecie, mamy ich dosyć sporo. Na moim kanale też jest już film, w którym opowiadam Wam o top 5 właśnie serum z witaminą C, różnych preparatów z witaminą C. Dzisiaj nie będę rozwodzić się na temat wszystkich, które znam, które polecam. Pokażę Wam te, które w ostatnim czasie przetestowałam, które się u mnie sprawdziły, ale oczywiście, tak jak powiedziałam wcześniej, w opisie do dzisiejszego filmu zostawię Wam wszystkie te preparaty, które uważam, które sama przetestowałam, które uważam, że są dobre i są one w różnych półkach cenowych. Tam znajdziecie kosmetyki naturalne, znajdziecie dermokosmetyki, profesjonalne kosmetyki. Jest w czym wybierać. Także jeśli chcecie, już tak bardzo, bardzo chcecie wprowadzić jakiś fajny, nowy kosmetyk do tej wiosennej pielęgnacji, który zadziała na wielu płaszczyznach, no bo będzie tak rozświetlał, rozjaśniał, być może podziała na lekkie przebarwienia, na pewno odświeży koloryt Waszej skóry i nada jej blasku, taki, który będzie działał przeciwzmarszczkowo, przeciwrodnikowo, antyrodnikowo, czyli będzie wymiatał te wolne rodniki z naszej skóry. Można by było powiedzieć, że też podziała trochę antypollution, czyli tam przeciwsmogowo. Naprawdę opcji mamy tutaj bardzo dużo, bo niektóre formy witaminy C też działają przeciwtrądzikowo i przeciwbakteryjnie. To właśnie, postawcie na dobre serum. Na serum, które będzie w tej Waszej wiosennej pielęgnacji, będzie Wam towarzyszyło w porannej pielęgnacji szczególnie, a jeszcze w połączeniu z filtrem naprawdę będzie dawało świetną ochronę. Tutaj zatrzymam się na moment, bo chciałabym Wam wspomnieć, jeśli chodzi o pielęgnację naturalną, o serum marki Fridge 4.3, które to jest intensywnie przeciwzmarszczkowe serum z witaminami i tutaj mamy bardzo fajną formę witaminy C, piękny zapach, bardzo ładne rozświetlenie, skład typowo naturalny, bardzo fajny produkt, ja też już o nim wspominałam. Kolejny produkt, który chciałabym Wam polecić, jestem już w połowie buteleczki, stosuję od kilku tygodni i też w sumie Wam już o nim opowiadałam. Jest to Dr. Skin Clinic Booster Rozjaśnienie. Mam już, słuchajcie, kolejne opakowanie na zapas. I tutaj mamy 15% witaminę C w formie SAP i mamy glukonolakton 5%. Bardzo ciekawy preparat, bardzo fajny skład. Znowu będziemy mieć tutaj rozświetlenie, rozjaśnienie. Jak widzicie, konsystencja jest taka lekko żółta i mamy tutaj formułę, powiedziałabym, wodnistą, ale troszeczkę żelową. Momentalnie ten preparat się wchłania, nie podrażnia, nic absolutnie na skórze się nie dzieje, a jak wiecie, ja mam skórę wrażliwą. Łączy się bardzo dobrze z każdym kremem, w porannej pielęgnacji super. I ta formuła tego preparatu też sprawdzi się bardzo dobrze w przypadku różnych typów skóry, zwłaszcza skór mieszanych, problematycznych, trądzikowych, również ze względu na formę witaminy C, którą tutaj mamy. Także ja Wam polecam ten preparat. Oczywiście jeśli chodzi o markę Bandy,
To jak wiecie, ja bardzo lubię również koktajl olejowy, też ze świetną formą witaminy C, ale tutaj mamy już formę olejową, więc lepiej ten preparat sprawdzi się w przypadku skór suchych, odwodnionych, ewentualnie normalnych, mieszanych, na przykład wieczornej pielęgnacji, ale też uwielbiam z Bandy booster z witaminą C, który w ogóle przepięknie pachnie, ma fajną taką konsystencję lekkiego mleczka, momentalnie się wchłania i też bardzo dobrze sprawdzi się w przypadku skór mieszanych i tłustych. Także widzicie, mamy wybór, ale tutaj chciałabym Wam jeszcze wspomnieć oczywiście o marce Basic Lab, która też w ofercie posiada różne preparaty z witaminą C. Ja w ostatnim czasie zużyłam ten. Jest to serum antyoksydacyjne, regenerujące. Tutaj mamy 10% witaminę C, koenzym Q10, CBD, resweratrol, olej konopny. Bardzo fajny produkt, ale tutaj też muszę powiedzieć, że forma jest olejowa. Mamy taki olejek, zdecydowanie bardziej tłusty, więc sprawdzi się w przypadku skór suchych, odwodnionych, normalnych, ewentualnie mieszanych, na przykład w wieczornej pielęgnacji. Też bardzo fajnie pracuje to serum. Mamy całkiem dużą pojemność, 30 ml, chociaż cena też jest dosyć wysoka, bo tutaj zobaczcie, na przykład przy Dr. Skin Clinic też mamy 30 ml, a powiedziałabym, że w porównaniu cenowo, no to oczywiście ten produkt wychodzi taniej, Bandy wychodzi nam taniej, ale tutaj już wszystko zależy od zasobu Waszego portfela i tego, jakie marki lubicie. Ja Wam daję propozycje, a sami wybierzecie, co będzie dla Was najlepsze. I jeszcze chciałam Wam pokazać jeden preparat z witaminą C od marki Pure Less, który też w ostatnim czasie stosowałam i powiem Wam, że jest genialny. A dlaczego jest genialny? Bo mamy tutaj taką formułę, która jak nałożycie sobie na skórę, to oprócz tego, że mamy fajny skład, to ta formuła jest lekka, jest nietłusta i ma takie taki koloryt opalizujący. Jakby Wam to powiedzieć dobrze, kiedyś były takie lakiery do paznokci, ale czasami też możemy znaleźć takie cienie na powieki, które dają taki efekt tęczy, taki efekt opalizujący i to serum właśnie taki jest. Wy to tego nie będziecie widzieć w tej chwili zbyt dobrze w kamerze, ale powiem Wam, że jak nakładacie je właśnie na skórę, je rozsmarujecie, to ono daje też taki przepiękny koloryt i też fantastycznie sprawdza się jako baza pod podkład, bo też dzięki temu możemy ładnie rozpracować podkład na skórze i prześwituje taki ten blask. Bardzo fajny preparat. Tutaj z kolei mamy 10% system witaminy C. Tutaj również mamy witaminę C w formie SAP i to jest 1,4,3 WIT-C Serum Perfector. Oprócz tego, że jest tutaj witamina C, to tutaj jest też bardzo dużo innych świetnych ekstraktów, słuchajcie, fajnych substancji aktywnych, które będą działały na skórę nie tylko rozświetlająco, rozjaśniająco, ale też będą wzmacniały barierę hydrolipidową, będą regenerowały skórę, odżywiały. Bardzo fajne preparaty, także słuchajcie, tutaj mam właśnie wykończony fridż, w połowie buteleczki Pure Less, w połowie buteleczki Dr. Skin Clinic i wykończony Basic Lab. Jak widzicie, ja uwielbiam witaminę C. Ja ją stosuję tak naprawdę, powiem Wam, przez cały rok. I dzięki temu nie mam takiego problemu, że po zimie moja skóra potrzebuje blasku, rozjaśnienia, bo stosując cały czas tę witaminę C, widzę, że ona fajnie działa na moją skórę. W opisie, tak jak wspominałam, znajdziecie linki też do innych fajnych produktów, które przetestowałam, które Wam gorąco polecam. I na zakończenie, to co chciałabym jeszcze dodać, to właśnie filtr. Dzisiaj nie będę rozwodzić się na temat filtrów, ponieważ uważam, że one zasługują na oddzielny film. Bardzo często dopytujecie mnie o różne filtry. Jak wiecie, ja stosuję przez cały rok filtry i też Was do tego zachęcam. To jest bardzo ważna sprawa, jeśli chodzi o ochronę naszej skóry przed promieniowaniem, przed przebarwieniami. W momencie, kiedy stosujecie silnie aktywne substancje, kiedy korzystacie z retinolu, kiedy korzystacie z kwasu, połączenie witaminy C z filtrami, świetna sprawa, ale wiem od Was, że niestety macie problemy z tym, żeby dobrać sobie odpowiedni filtr, więc o filtrach będzie oddzielny film tutaj na moim kanale. Więc podsumujmy sobie to, co dzisiaj powiedziałam.
Jeśli już mamy wprowadzać jakieś nowe kosmetyki do naszej pielęgnacji na wiosnę, to stawiamy serum z witaminą C. Absolutne, moim zdaniem, must have w wiosennej pielęgnacji. Stawiamy również na oczyszczenie naszej skóry, rozświetlenie i złuszczenie martwego naskórka, czyli możemy tutaj wprowadzić peelingi enzymatyczne, peelingi kwasowe, maski zawierające kwasy, enzymy, substancje złuszczające. A po takim działaniu właśnie złuszczania, oczyszczania naszej skóry, pozbywania się tego martwego naskórka, preparaty odbudowujące, naprawcze, maski, kuracje, takie, które będą wzmacniały barierę hydrolipidową, wzmacniały cement międzykomórkowy, nawilżały intensywnie. I powiem Wam jeszcze tutaj jedną ważną sprawę. O nawilżaniu, takim intensywnym nawilżaniu po zimie, zrobię dla Was oddzielny film. Bo tutaj mam do pokazania Wam kilka fajnych preparatów, też z różnych półek cenowych, zarówno kosmetyki profesjonalne, jak i kosmetyki takie drogeryjne, więc na ten temat porozmawiamy sobie już w oddzielnym filmie, ale mam nadzieję, że mimo wszystko dzisiaj Was troszeczkę pobudziłam do takiego działania. Jeśli właśnie widzicie, że skóra potrzebuje tej zmiany po zimie, jest przesuszona, potrzebuje blasku, rozjaśnienia, rozświetlenia, chcecie wprowadzić jakieś nowe kosmetyki, pamiętajcie koniecznie o tych filtrach, o tym przejściu z 30 na 50. No i co mogę dodać więcej? Linki macie w opisie. Ja Wam bardzo dziękuję za dzisiejszy film i widzimy się w kolejnej publikacji. Trzymajcie się cieplutko. Pa!